Siemanko, ja jestem Lucek, a to są rozmowy o Wordzie, kolejne. I dzisiaj trochę ponarzekam, dlatego że jest na co, ale także powiem kilka ciekawych kwestii na temat trzecich urodzin Worda. Więc zaczynajmy. Chciałbym tutaj powiedzieć coś na temat ostatnich wydarzeń, tego co dzieje się z grą. Mam tu na myśli na przykład logowanie się do gry. Ostatnio była taka łatka konserwacyjna dla serwerów, która wprowadziła ograniczenie graczy, którzy aktualnie znajdują się na serwie. W związku z czym osoby, które kiedyś nie kupiły starter packa do Need for Speed World, nie mają tak zwanego priorytetu do logowania. A to jest kwestia sporna, ponieważ ja na przykład kupiłem takich pakietów z 5 albo i więcej kiedyś i je wykorzystałem i okazuje się, że dalej wyskakuje mi taki komunikat z tym, że nie ma na nim napisane, że muszę mieć, że nie mam priorytetu dostępu, tylko po prostu jest napisane, że jest dużo graczy na serwerze i po prostu nie da się gry uruchomić. Ale próbowałem tak ze 3 razy uruchomić program, no i się udało dopiero za 4 razem, kiedy uruchomiłem grę. Pierwsze co wbijam, bo po łatce konserwacyjnej była taka umowa, było napisane kiedyś tam też w patchu którymś, że zawsze po tej łatce będzie można odnowić sobie serię diamentów za 0 boostów. Fajnie, zbieram diamenty, pozbierałem sobie i nagle muszę płacić 500 boostów. Super. A miałem już serię diamentów 100 dni, jak teraz mam jeden dzień. 100 dni to jest ponad 3 miesiące. Więc po prostu nie kupiłem boostów za te pieprzone 3 złote, dlatego że nie płaci się za gównianą wykonaną robotę, prawda? Po prostu zniechęciłem się do tej gry i będę robił z niej filmików mniej. Będę w nią mniej grał i tak to powinno działać. Jeśli coś wam się nie podoba, jeśli coś jest kiepskiej jakości, to po prostu tego nie kupujecie. Kupujecie rzeczy, które dla was są lepsze, bo inaczej będziecie psuć rynek, kupując gorsze rzeczy, gorszej jakości. Ja nie zamierzam płacić za to, że ktoś tam coś spieprzył, prawda? Druga sprawa jest taka, że w ostatnim czasie pojawiły się bugi, które mogą spowodować utratę kierowcy. Na przykład, gdy utworzymy sobie nowego kierowcę, jakbym teraz usunął sobie powiedzmy tego Lucka i stworzył nowego kierowcę, mógłbym stracić jednego z tych pozostałych. Czego oczywiście nie zrobię, bo się boję, ale jest taka możliwość i co najgorsze, nieważne ile boostów wydałeś na grę, ile nie wiem, czy to już można liczyć w setkach złotych, czy może w niektórych w tysiącach, jest wszystko nieważne, nie ma jak po prostu wrócić tego konta usuniętego, którego nawet nie usuwałeś, który się po prostu usunął sam. To jest rzecz bardzo bulwersująca i kontrowersyjna jak dla mnie i jedna z tych rzeczy, które prowadzą tą grę do piachu. Nie, ja zawsze byłem za Wordem, zawsze wspierałem tą grę, zawsze mówiłem, że jest świetna, bo ma naprawdę wiele elementów w sobie, które sprawiają, że jest świetna. Tuningowanie wozów, malowanie, wyścigi ze znajomymi. Jest to gra MMO, w której możemy się spotkać z jakimś graczem na drodze, zaprosić go do wyścigu i po prostu z nim sobie pograć, prawda? Sprawdzić jakie on ma umiejętności. Za każdym razem jak
wbijamy do lobby, są inni gracze. I to jest fajne, te założenia i te takie rzeczy, które na pierwszy rzut oka mogą sprawiać dużo radochu i sprawiały mi naprawdę przez długi okres czasu. Teraz po prostu gdzieś giną w odmęcie tych bugów, różnych jakichś niedociągnięć, rzeczy, przez które ludzie tracą tak naprawdę dużo kasy, płacą za nic. Ja na przykład wydałem ostatnio 40 zł. Praktycznie co miesiąc wydawałem 40 zł na tą grę i kupowałem sobie jakieś rzeczy. Ale tak, na przykład kupiłem sobie McLarena F1. Wbijam na pierwszy wyścig, wygrałem... wydałem kupę kasy, 80 zł, to jest bardzo dużo. Bo on był wtedy na promocji, za 13 tysięcy boostów. I wbiłem sobie do wyścigu. Nagle tak, jeden cheater, drugi gdzieś tam mnie wywalił z gry. Potem nie dało się jechać, bo ktoś włączył autofinish. No i kurczę, what the fuck, jak tu grać, prawda? Wydałem 80 zł. Mam McLarena, najlepszy samochód w grze. A tu się okazuje, że nawet nie mogę nim pojeździć, prawda? Więc... na co ja wydałem te pieniądze? Wrzuciłem je po prostu w błoto? Nie podoba mi się to. Tak samo z Aventadorem. Aventador jest tym lepszy, że... ten wydatek akurat jest dosyć opłacalny jak dla mnie, ponieważ wóz bardzo mi się podoba. Bardzo dużo nim jeżdżę, ponieważ jest trudny do opanowania. Jest to fajny zakup. Moim zdaniem. Był na promocji. I się cieszę, że go mam w moim garażu. Jest dość dobry. Przegląd o nim możecie sobie zobaczyć. Również jest na moim kanale. Więc powiedziałem kilka takich smutnych rzeczy, które ostatnio się pojawiły i kilka moich przemyśleń na temat tej gry. No cóż, skasowała mi się seria diamentów, raz sobie je zebrałem, ale już raczej nie będę ich zbierał. Nie zależy mi na tym totalnie, nie zależy mi na tym, żeby wbijać do tej gry codziennie. Wydałem dużo kasy na nią, ale... nie chodzi o to, żeby żałować czegoś, co się zrobiło w przeszłości, tylko żeby nie popełniać pewnych błędów ponownie. Ja nie mówię, że World może się jakoś nie rozwinąć, jakoś nie zmienić. I tutaj kwestia właśnie nowej ekipy, bo... Vita Bullet, taką się nazywa chyba, taki ma nick na Twitterze. Gościu, który zastąpił Drew, gościa, czyli specjalisty od społeczności Need for Speed World. I on się teraz tym wszystkim zajmuje. Napisał ostatnio, że jest nowa ekipa do Worlda. Natomiast musi być ona odpowiednio przeszkolona i zajmie to dość dużo czasu. Dlatego, że trzeba poznać jakieś... nie wiem, języki programowania, czy modelowanie w Need for Speed World. Wszystkie te pierdoły, o których nie mam pojęcia i nie będę się tutaj wygłupiał z jakimś nazewnictwem specjalnym. Wszystkiego tego po prostu muszą się przez kilka kolejnych miesięcy nauczyć. Prawdopodobnie od starej ekipy, nie wiem. Mają coś niby zmienić, coś naprawić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Jeśli wprowadzą coś naprawdę zajebistego, coś co Worlda odmieni, ja się skuszę na wydanie kolejnych boostów. Na obecną chwilę jest kiepsko. Przede wszystkim wszystko zaczęło się od tej wysokiej ceny Audi A3. 5200 chyba 200 boostów. Za tą cenę mamy Nismo. Boost, który zmiażdży prawie wszystko w Worldzie. Pod względem przyspieszenia. A tutaj mamy jakieś Audi A3, które niczym szczególnym się nie od... brakuje mi słowa. Nie odznacza, prawda? 5000 boostów.
Człowiek demolka, okej, okay, mamy... Nie, myślałem, że to nowy bug. Mi się nie wyświetliła ikonka. I to było, kurczę, takie... dziwne. Pierwsza rzecz, która mnie naprawdę zdziwiła, czyli cena tego samochodu, który powinien kosztować 2000-3000 boostu. Jak już. Nie wiem, czemu taka cena wysoka, ale dobra. Więc tak to wygląda. I teraz jest ta nowa ekipa. Nie jest tworzony żaden nowy content, czyli zawartość do gry na obecną chwilę. Dlatego, że ta ekipa, która ta nowa ekipa jest w trakcie nauki tworzenia nowych rzeczy do tej gry, kierowania nią i tak dalej. I kurczę, no. Trzeba po prostu czekać. Zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie, ale dużo po prostu osób zniechęciło się do tej gry teraz właśnie przez te różne rzeczy, o których wspomniałem. Myślę, że to może być problem, żeby ta gra stanęła na nogi. Pierwszym takim bardzo fajnym, bardzo fajną poprawką jakiś czas temu było ulepszenie synchronizacji. To się jakoś tam inaczej nazywało, ale w takim, mów po ludzku, języku można nazwać to synchronizacją między graczami podczas wyścigu. Zostało to znacznie usprawnione, co w dużym stopniu i naprawdę bardzo się to spodobało wszystkim, jak mniemam, graczom, że w dużym stopniu ta synchronizacja została polepszona, dużo lepiej się można ścigać, dużo fajniej to wygląda, naprawdę wpływa pozytywnie na rozgrywkę. Teraz trochę to wszystko przygasło przez masę oszustów, o których już się też wypowiadałem. To w ogóle nie ma sensu, ale no, według mnie to są dzieci po prostu, które. Ten temat już rozwijałem gdzie indziej. No tak, oszuści, jest pełno oszustów. Pojawiają się nowe programy do oszukiwania, nowe wersje, gdy tylko wyjdzie nowa wersja Worda czy anti-cheata, bo jest tu taki. I cały czas to funkcjonuje gdzieś tam w tle, więc kurczę, ciężko się jakby pozbyć tej całej chmary patałachów. No ale cóż, nic na to chyba nie poradzimy. Ale z takich ciekawszych wiadomości jest to, że zbliża się rocznica ślubu. Rocznica tego... urodzin Need for Speed World. Czyli bodajże 23 lipiec. Całkiem niedługo. Przypada chyba na poniedziałek. Chyba tak. 23 lipiec. I... wow, z tego co czytałem, wychodzi na to, że... chwileczkę, wystartuję sobie. Z tego co widziałem, wychodzi na to, że będą nowe trasy, nowe dragi. Trasy, mam na myśli tutaj trasy... właśnie. Trasy off-road, tak? Czyli co, pole golfowe? Jak myślicie? Ciekawe, jak to będzie wyglądać. W każdym razie będą to nowe trasy. Nie wiadomo, czy będzie to nowy tryb. Było to w którymś tam patchu oznajmione, że będą to trasy właśnie rajdowe. Rajdowe, takie po bezdrożach. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Ja jestem do tego ustosunkowany pozytywnie, dlatego że każdy... o, what the fuck. Każda nowa trasa w Wordzie przeze mnie jest odbierana bardzo dobrze, dlatego że jeżdżąc miliard razy te same trasy, poznając je praktycznie każdy centymetr,
to no już po jakimś czasie, po konkretnie prawie 3 latach, może się delikatnie znudzić. I tak też się dzieje, dlatego każde nowe trasy dodane do gry będą, myślę, że przez społeczeństwo, szczególnie tych weteranów, pozytywniej odbierane. Ja podchodzę do tego wszystkiego ostrożnie. Jak widzicie, nie zbieram diamentów, mam jeden dzień, co prawda aktywny, ale mam teraz święty spokój, bo mi się skasowały ten mój cały cykl i nie zamierzam go odnawiać w żaden sposób. Dam sobie po prostu z tym spokój. Przyda się może jakiś mały odpoczynek od Worda. To też czasem dobrze robi. Word miał, pamiętajcie też, że Word miał swoje zloty i upadki. Kiedyś też było dużo cheaterów, potem było ich mniej. Potem znowu było ich dużo, także ta gra gdzieś tam oscyluje między takim dobrem a złem. I mam nadzieję, że i tym razem się z tego jakoś wykaraska jakąś nową zawartością. Czymś, co twórcy mogą nam tutaj zaoferować. Jakąś rzeczą taką, która naprawdę przyciągnie dużo graczy starszych, nie tylko cheaterów. No cóż, miejmy nadzieję, że jakoś to się poprawi. A jeśli nie macie już żadnych nadziei dla Worda, to zapraszam was do oglądania mojego filmu Konkurencja dla Need for Speed World, gdzie wypowiadam się o zupełnie innej grze MMO, która może sprawić, że World przestanie panować na rynku ścigałek MMO na pecety. A tymczasem żegnam się z wami i zapraszam ponownie na rozmowy o Wordzie, na przeglądy i nie tylko. To jeszcze nie koniec. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć!